Kolego w nosu, koleżanki Radoczynie, mamy dzisiaj 12 września. U nas lot się nie odbył, regionalny. 25 odłotów trzeba było, znalazło się 16. Ale region obok leci. Mam troszkę tam różnicy do nich, niedużo, ale posadziłem z nimi, zadzwoniłem, dogadałem się, nie ma problemu. Posadziłem 50 gołębi. 3 zostały w domu, z tego lotu brakuje no jednego gołąbka. W środę albo czwartek doszedł jeszcze jeden. Nie wiem kiedy, bo chyba na treningu doszedł. Wczoraj przy koszowaniu zauważyłem, że jest, znam nawet numer, taka 155 samiczka. To ja zostawiłem jeszcze jednego takiego niebieskiego samczyka, mi się nie podoba, został. No i ten ze skrzydłem, 50 równe zakoszowane. Ten lot dla mnie jako trening, on się nie liczy do niczego, ale poprosiłem zakoszować przez matkę. Wszystkie mam zakoszowane przez matkę, wydruk zrobiłem. Także jak przylecą, też zrobię u nas wydruk, po prostu. Są nieraz takie kibice, co mówią, a to sobie można powiedzieć co chce, ja będę miał listę, także nie wiem, zobaczymy. 326 do mnie, z groszem, prawie 330, bezwiecznie, na końcówce teraz leciutko, leciutko z wiatrem dostali, podejrzewam 4 godziny, plus minus powinny być, te dostali kąpiel, sobie zażywają kąpiele, kibice są, trójka. 18 stopni mamy na tą chwilę, jest pół do pierwszej, także podejrzewam, nie bałem, co się powinno pokazać. Chcę jechać do Polski raczej na Chinę. Tak jak mówię, wezmę coś ze sobą. Po tym polocie dogramy tam te mody, niektóre pokażę, co ja opowiem. No nic, czekamy. Tak, w końcu już mi się doczekali coś. Coś idzie, jest dwa. Mamy dwa i to jeden jest z nowej samicy, a drugi zaraz zobaczę na zegar. Także to lot wymagający. Jeszcze tam coś z góry lata, zobaczymy. Tak, to te piątka i 2078 późniaczek kopie, dwa lotka spierzone. Tak to jest z gołębiami. Przyszło dwa. Także wygląda to ciężko, bo mamy godzinę 48, a tam na... Nie wiem, czy ten pomiar będzie taki jak mój, czy nie. Idzie 22 trzeci. Dostał. Idzie trzeci. Ale chuj, czy to twój. No i te, proszę nie klnąć, bo będziesz na wideo. No, także wygląda chłopaki na lot wymagający bardzo. Czekamy dalej. Ja. No i znowu mamy dwa, tak, mamy dwa. Mówimy tak. Nie chcę latać. Next pair. Yes, następny. Piąty. No ten numer 25. Fajny dom. Będzie z niego. Chodź. Chodź. Tak, mamy 5. A nieźle. Już na przyszły rok będzie coś. Pięć minut jest.
5 gołębi. Tam 25, nie, tam 4. 183, ok. 5 gołębi.71 chyba, no kiedyś zobacz na tego. Numer, nie? Jest 2. No. To ten fajny, on miał komplet. To by było 8. No to chyba gnieździakie. 19 i 20, no zobacz. Tak, 19. No a ten przed tym 20, to są gnieździaki. Dwa z gniazda, no ja musiałem zobaczyć. Tego grocha znam, a tą niebieską ciemną. Ale to będą dwa z gniazda. No, dwa z gniazda razem siadły, nie? Także jest dobrze. Muszą walczyć, jest fajnie. Ale tak stąd przychodzą bardziej. Musiałoby stąd, a nie. No i mamy te 8, co na razie przyszły, ale to o nic nie chodzi. Także dogramy po tym, jak przyjdą, po prostu na zegarze zobaczymy. Także widzimy. Jedne sobie radzą lepiej, drugie gorzej, ale dały radę. Zmęczone, fajnie. Także selekcja naturalna, tak jak powinno być. Dogramy potem, koledzy. Tak, koledzy. Doszliśmy do tego, wydrukowałem listę. Znaczy to jest lista układaniowa. Mogę układać po prostu bez nic, ale chciałem to odbić, żeby na liście było, żeby dla siebie zobaczyć. 11.09 było to układane. 50 gołębi ułożyłem. No tutaj było podliczenie, podpis tej komisji. 13 był lot, to był poniedziałek. Widzimy, jak gołębie tam na wideo jest, ja pokazywałem, potem żeśmy skończyli kręcić, bo to troszkę tak się przyciągało. No i tutaj jest 13, nie, to było odbicie 13, wydruk, a 12, lot był 12, to jest tu. 13, 48, 48, 51, 52, 52, 56, 57, 7. 14, 01, 01, 02, 02, 04, 05, 07, 09, 9, 14, 13, 15, 18, 20, 21 mamy, raz, dwa, trzy, od razu 22, 4, potem przerwa troszkę, 29, 30, 31, też gołębie leciały ciągle na taki lot z innym okręgiem, uważam, że jest dobrze, ja tam nie na wynik, po prostu, żeby one się przeleciały. Tutaj pisze 7 brakujących gołębi. Brakowało ich na wieczór. Ostatni był 16.49 odbity i więcej ten dzień nie było gołębi. Na drugi dzień doleciało 2. Doleciał ten i doleciał jeszcze jeden któryś, tylko jeszcze nie wiem który. Także 2 gołębi doleciało, 5 brakuje do dnia dzisiejszego. I miał być lot jeszcze teraz w niedzielę 19, ale jest odwołany. Wczoraj na sobotę byłby dobry, pogody mamy nawet u nas na wypuszczenie, ale tam tak leje po środku tej trasy i to mocno, taka gruba ściana deszczu, także odwołali, napisali w piątek rano, że lot odwołany i koniec. Miałem taką chęć tam posadzić. Znaczy bym zostawił z 10 gołębi w domu, takich, co uważam, że mogłyby zostać, nie patrząc na konkursy, tylko patrząc na gołębie. A resztę chciałem tam 40 parę wsadzić jeszcze na ten 470 prawie by było do mnie. Ale tak jak mówię, lot odwołany, no nic nie zrobimy. Także koniec lotów. Wybieram się na Giewonta, na finał. Zaraz pójdziemy, nagramy tych młodych, tam kilka pokażę, zaprezentuję.
Tak koledzy, to specjalnie niesprzątane, żeby ten kaut pokazać młody, wszystkie drużytkie, fajne. I teraz tak, tamta samiczka niebieska z chore manco bodajże pochodzi, zrobiła, to takie ogólniejsze powiem, zrobiła drugi na okręg, bo gdzie tam miałem trzy pierwsze gołębie, ona się odbiła druga. To był drugi gołąb na okręg, na oddział, na rejon, wszędzie, roczna samiczka. Samczyk do niej to jest ojciec 3 dwójki. Matka to z Hirna, co wydała tą 14 Hesji. On też zrobił wszystkie te loty, ponad 400 wszystkie w konkursie. On się liczył do mistrzostwa w regionie. 2 niebieskie młodziaki. Jeszcze jaki tydzień, półtora do odsadzania. Takie są. Piękne, zdrowiutkie. Widzimy. Tutaj akurat jest młody podłożony. Jeden, bo po tych nie ciągłem. Chociaż on jest bratem od tego, co zrobił pierwszy w okręgu, ale samicę miał taką, co tam nic nie zrobiła, nie ciągnął. Podłożyłem jedno jajko z tej 14 samicy Hesji 44, bo potem ją sporowałem ze starym. I to jest ojciec, on jest synem 338, to jest ojciec do tego młodego. I widzimy, nakrapiana jasna, nakrapiany młody niebieski, bo ojciec jest niebieski, od niej też jest ojciec niebieski ten sam. To nawet wyszło w linii na 338, ten młodziaczek, na super rozpodowca. Także to jest naprawdę fajny gołąbek. Tutaj mamy samiec niewylotowany. To jest ojciec i matka pierwszego gołębia, co w okręgu zrobił. On zrobił w ogóle 10 konkursów, syn, to jest brat, 8 zrobił. I jest też 2 młodziaczki, jeden jest nakrapiany, jeden jest niebieski. Widzimy. To są bezpośredni bracia czy siostry do tego pierwszego gołębia z okręgu rocznego. On jest w gazetce, to potem pokażę. Matka zrobiła też bodajże 8 w tym roku. Na roczną też fajnie leciała. No super gołębie. A on jest właśnie też wnukiem do 338. Też super gołąbek, ale ja go nie dawałem. On na młodego leciał roczny, nie dawałem go, bo skrzydło sobie naruszył i nie dawałem. Tutaj mamy zniosło jajko. To jest też córka 338 razy ta holenderka ciemna. To jest 2 młodziaki i młodziaki też niebieskie. Ojciec jest niebieski. Widzimy 2 niebieskie. Samczyk jest, on był roczny, 3 roczny oddziału. Teraz nie wiem, też tam wyleciał. 7 czy 8, to by trzeba było pisać dokładnie, znaczy dokładnie patrzeć. Ona też zrobiła, ona była nawet na tym 765. W długim locie przyleciało rano, tam na innych filmikach są. Także 2 młodziaki są. To jest ten 88, co na rocznego, na młodego był 2. letnikiem, na rocznego był 5. letnikiem, w tym roku też zrobił fajne konkursy. Też jakimś tam letnikiem został. Po nim akurat młode tam podłożyłem, to pokażę. Tutaj na razie jeszcze jajka są. W przedziele mamy 3 cele. I tu mamy ten samczyk roczny, on też zrobił te wszystkie dalekie. To jest syn ciemnej holenderki razy Van Loon, taki ja mam Duńczyka po wspólnym wyniku, co czołowo siadł na finale. I tu jest samiczka 87, ona jest siostra do tego strego, co tam, ona też była jako roczna, piąta roczna w oddzieli, piąta w rejonie. I w tym roku ona też bodajże 10 zrobiła, chyba jest 6. letniczką dorosłej gołębi. Jest jeden niebieski, a jeden jest nakrapiany. I do niej właśnie tu jest siostra. 847 też jajko zniosło. No. Ona zrobiła 3. konkurs w okręgu, gdzie te 3 przeleciały. Ona się odbiła jako 3. W oddziele, w rejonie, w grupie i w okręgu. Ta 87 też w tym roku zrobiła 1. konkurs. Ale w oddziele zrobiła 1. i zrobiła 1. w rejonie. Potem to jeszcze nie był lot okręgowy, bo to było do 330, coś, okręg się liczy od 400. Także ona też miała 1. konkurs. Tam na młode też super leciała, tam 3 szpicowe, na 5 miała 3, ale 3 szpicowe, tam będzie, bo rodowody będzie opisane. Samczyk jest
On tym roku zrobił mniej, ale na młodego on też zrobił pierwszy konkurs. To jest szyling oryginalny. On z tej obrony, z tej tam pochodzi, on też leciał pierwszy konkurs na młodego. W tym roku on tam się ściął, dlatego niego nie było, przyleciał wyjechany, tam zrobił kilka konkursów. I mają dwa młodziaczki. Piękne, ten taki jest jaśniejszy, ale ten jest taki ciemniejszy troszkę. Widzimy, ładny. Także. Aha, i do nich rodzeństwo też na Moledo w tym roku też wygrał głową półtora tysiąca, siadł pierwszy na lecie tam koło 300 bodajże, szybkość tam zawsze mała jest, 1100 czy coś. Tutaj mamy dwa piękne młodziaki. Ten jest taki mazany, niebieski mazany będzie, z takimi centkami, a ten jest niebieski. Fajne grubiutkie. Tak, rodzice. Rodzice to są tak, to też z linii 338. To jest z awatara razy wnuczka, bodajże 338, tak. Awatar był porwany na 37, 37 była córka. Córka 338, ona zginęła mi na którymś tam locie, ona też leciała pierwszy na oddział, na rejon. Ta samica leciała w tym roku, super 902 numer, na młode miała komplet 5x5, w tym roku jedynka jej się oślizła, miała drugi, trzeci, szósty, siódmy, miała szpicowe konkursy i to wszystko to powyżej 400, takie loty ona zrobiła, 8 czy 9, ona też, ona druga roczna samica w oddziele. Ona jest druga roczna samica w oddziele. Jest piękny gołąb, budowa jest mocna. Druga w oddziele i w rejonie też dość wysoko stoi. Nie chcę teraz zmyśleć, ale też stoi wysoko. A ojciec do niej jest oryginalny reper. Ze strony matki jest właśnie 338 tamta linia, hubeny. A ze strony ojca jest reper. I z tych gołębi wszystkie tam... No, dużo gołębi było z tego repera też. Ja go sprzedałem, był, przyjechał klient. On 13 roku był, zapłacił, zabrał go na wiosnę. Także mam jeszcze jedną w rozpłodzie siostrę i tą. Dwa bracia się zgubiło tym roku na roczne, też fajnie liczyły, no ale to tak jest z gołębiami. A ten to jest ojciec oryginalny Jab Kocher, a matka jest ta sama co do niego. One tak się sparowały po lotach. Także to jest pociągnięty w linii te młode, można powiedzieć, bo mają tą samą matkę. On jest z 18 roku, ona jest z 20. I ta właśnie matka była oparowana na Kocherna, wyszedł właśnie taki z centkami, tam taki jeden młody będzie. I ten gołąb, on dość wysoko stał w okręgu, ale ostatni lot był taki w troszkę innej, mało gołębi. I on nie złapał konkursu na ostatnim locie i spadł. On te wszystkie loty dość fajnie zaliczył, co... 600, 500, no to wszystko fajnie porobił. No ona też wszystkie porobiła jako roczna, czyli te gołębie są dobre. Dwa młodziaki są. I lecimy to z góry, to mamy też kilka cel. I tu jest właśnie zwycięzca okręgu na prawie 4000 gołębie. 871. Jeszcze 4 lotki do rzucenia. Ten piękny gołąbek, to on wtedy wygrał lot okręgowy i właśnie było trzy pierwsze gołębie i on się odbił jako pierwszy, no to jest pierwszy, nie? I jest dwa młodziaki po nim, nakrapiany i niebieski, a matką do nich jest samiczka, ona też w tym roku fajnie poleciała, ona nawet ją układałem na ten narodowy, co myśmy mieli lot w poniedziałek, ona przeleciała w poniedziałek do Szpicowo na 430. I w czwartek już było układane na lot ponad 600 narodowy i przyleciała ona pierwsza na ten punkt wkładań, gdzie układają. Nie pierwsza narodowy, tylko na punkt wkładań, bo to też były punkty wkładań. Widzimy też trzy lotki do spierzenia, numer 43. I to jest pełna siostra do 40, znaczy pełna, to jest gwiazda siostra do tej 44, co 14 Hesli było. W tym roku ona też piąta bodajże u nas w oddziele stoi. Ta też stoi dość tam wysoko.
On pochodzi też właśnie z 338. Tam dalej on będzie prawnukiem. Ona będzie wnuczką. To też jest ta linia, nie? Jeden nakrapiany, jeden niebieski. Super młodziaki. Także kto zainteresowany, dzwonić. Tutaj lecimy dalej. Tutaj jest samiczka 38. Ona jest z super 12. Super 12 to jest córka do 338. Ona też w tym roku fajnie wyleciała, też wysoko stoi. Nie wiem, 8 bodajże jako roczna zrobiła. Też są dwa młodziaki. I też jest jeden niebieski, jeden nakrapiany. Jeden niebieski. A jeden jest nakrapiany, taki ciemniejszy. Ojciec do nich jest 1067, 18 rok. On w tym roku został czwartym letnikiem. Do końca prowadził, był pierwszym. On był pierwszym prawie przez cały czas tam ostatnie lety. Ostatni lat parę gołąbków, zaraz po konkursie siadł, no tak to było. I spadł na czwartą pozycję. A na roczniaka on był też wysoko, nie wiem, który tam siódmy czy piąty, nie chcę zmyśleć, ale dziesiątce był rocznych. On pochodził właśnie. Matka do niego jest taka z linii Orkana będzie ta, a ojciec taki właśnie ten 3-2, on tam pochodzi dalej z Van Dijk'u, z tego Kanibala, a z linii matki tam jest taki gołąb, co 3 razy z rzędu był lepszym gołębiem w oddziele. To właśnie jest ten gołąb. I właśnie tamten taki 913, co na początku był jasno nakrapiany, tylko ten sam ojciec, a inne matki. No. Tutaj my mamy gołąbki podłożone, no tutaj, bo to podłożyłem jajka tego 338, bo przeparowałem, to są dzieci 338 bezpośrednio, dwójka. Dwójka jest tu i jest czwórka w wolierze siedzi. Też z tego roku odłożonych i dwójkę lotowałem. To znaczy jedna nawet zrobiła, u mnie była pierwsza na tamten gołębnik. No 338 to wiadomo, to jeden z lepszych rozpodołców, brat od niego 323 też. Tutaj są właśnie gołąbki podłożone od tego pstrego 88 i razy taka samiczka Meyer Randen razy Faber. Ja mam w rozpodzie taką mocną. I to jest dwa takie młodziaki, one pstre, bo ona taka jest białolotka i on jest taki pstry, ale weszły niebieskie pstre. I chcę powiedzieć, że ona wydała w tamtym roku na Giewoncie przed finałem gołąby, był pierwszym letnikiem. W tym roku na Giewoncie są dwójka dzieci znów z niej wysłane z tego samego kojarzenia, tylko to było po jednym, jedno z jednego lęgu, jedno z drugiego. I tamtym razem był półfinał, to właśnie gołąb siadł siódmy po niej i one są dwa. Gdzie wiadomo, tam koło 1000 straty, bo gdzieś koło 1500 bodajże przyjął, 550 parę pójdzie na finał. A te dwa wysłają, one dwa są, także to z tego kojarzenia. Znaczy matka ta sama, ojciec jest ten 2-8, 88, co jest super letnikiem sam z siebie i to są dwa, bo on nie miał samicy, a ona akurat ją rozłączyłem w rozpłodzie i mówię, a dam, żeby sobie wyciągnął młody. I one się naniosły. Parę dni doleciała jego samica z lotu narodowego i tutaj przyłożyłem te jajka, tą zabrałem, dałem mojego, bo ona tutaj jednak wypuszczam gołębi, żeby nie uważać, to sobie lata. Samczyk je dokarmię, bo samiczki już był kolega kupił, taką też tam na pół z długich dystansów. No. On też fajnie zrobił mi kilka konkursów, to jest roczny gołąb, zrobił 6 chyba czy 7, ale to wszystko właśnie powyżej 400 zrobił. Gołębkę z charakterem widzimy. No, idź sobie, idź. On je dokarmi, także nie ma problemu. Tutaj jest właśnie ten gołąbek 930. Roczny, co 32 narodowy zrobił właśnie na tych 700 coś kilometrów, to raniutko był 7 coś. No i to jest też z syna 323. 323 pełny brat jest do 338. Bo 338 więcej tak, znaczy reklamuję, o nim gadam, bo więcej naciągnięte, ale 3-2-3 mam tam kilka w rozpodzie dzieci, to też super wydają właśnie. I tu jest, u nich jest jeden młody, bo jedno jajko spłukli. Jest taki właśnie
Tak jak ojciec podał się do niego. Matka jest pstra taka, ona też była na tych narodowych, też tam leciała, na młode super leciała. Na młode ona była trzy chyba razy układana, trzy konkursy miała. To jest też Gołąb 400 syn 338, to jest to nie ojciec, numer 400, on wydał już też pierwsze konkursy. To ona będzie półsiostrą do pierwszych zwycięzców, a matka jest taka pstra. Niemiecka samica, co na Giewoncie przyleciała grupka, ona się odbiła po mojej piąta 50-80, nie pamiętam nazwiska, ale ta matka super wydała, w tym roku też wydała z innym bratem do ojca wydała też samiczka, zrobiła 4x4 konkursy, także mówię, to każdy gołąb jest wart uwagi. Tak, i tutaj znów mamy brata do tego 88-87 z Arkana, co tam leciała trzeci w okręgu. On też super leciał, trzeci konkurs leciał w tym roku. Raz poleciał za daleko, zameldowali go, to było aż prawie pod czeską granicą i go logistyką przyjechali, a on musi się do domu dostać. Tam było ciężko dostać, to zapłaciłem 70 euro za logistykę, ale on jest. Odpoczął tydzień i go posadziłem jeszcze na ostatni 400+, to też przyleciał w konkursie. Także gołąb, on jest 848, on jest z gniazda 847, ta samiczka, co zrobiła trzeciej w okręgu. Co ten 88-87, to jest Orkan razy córka 323, super rozpodowca. To właśnie, co uciągłem, to wszystko leci, to leci dość dobrze. Jako roczne, jako dwuletnie, to jest ten samczyk, a samiczka tu jest. Tu jest taka troszkę inna, one mają też dwa, tam widzimy, jeden z białym piórkiem, takie niebieskie, ładne. Samiczka też super leciała, numer 800, też roczna. Też fajnie leciała, to ona jest pociągnięta po gołębiach ze wspólnego na Ukraina Master. Ojciec był 11, matka 12 z finału 530, albo na odwrót, ale jeden po drugim był. I ona też fajnie leciała, no, szczególnie te 500-600, fajnie siadała. To jest dwa młode. A tutaj mamy teraz bezpośrednio jeszcze jeden syn do 323. To jest syn. On też fajnie siadł mi. Ja miałem kilka, ale takiego fajnego miałem, też mi zginął, to gołębi giną, jaszczębie i tak dalej. To jest roczny gołąb, fajnie leciał. To będzie ostatni bodajże, bo w roku tym 21 nie zapłodził żadnego jajka. To jeszcze jednego mam tu, znaczy trzy mam w rozpłodzie, jednego mam tu. Samiczka do niego to też co przyleciała, druga 765 z tego lotu narodowego. Ona pochodzi, idziemy szybciutko, skrzydełko fajne, 4 lotki rozprzężenie. Ona pochodzi właśnie, matka Holenderka jest ciemna, daleki dystans, a ojciec ten Van Loon jest do niej. I to właśnie dwójka była i dwójka one przyleciały na młode na roczne, także na drugi rok będzie dwuletnia. Zobaczymy, ona właśnie mi zginęła, była na czwartym locie, przyleciała gdzieś po 3 tygodniach. Gnojuło, jechało od niej, gdzieś u Bowera była, nie wiem gdzie ona tam była, doszła do siebie. Pobyło w domu tydzień, półtora, do oddziału, tak jeśli tam nie leczyła, to poszło na te narodowe. No i sobie poradziło na tych narodowych, jako roczną na 700 coś, 765, także nie ma problemu. To jest taki niebieski, a drugi gdzieś się tam schował, świeci. Też niebieski. No bo ten ojciec, od niej też jest taki niebieski z białymi piórkami, ten Van Loon. No widzimy, piękne gołąbki, zdrowiutkie. No i tutaj też, o, tutaj jest taki ładny szale, oni to rzucają nieraz szale. Piękny szale. Widzimy, jaki ładny szale? Ale nie wiedziałem, że to jest szale. I tu jest właśnie bardzo waletny 910. On właśnie też był na tych narodowych, też takie powyżej 400, też fajnie siada. Ta samiczka, ona będzie się zaraz znieść. To puściłem do jaja, jajka te potem powyrzuca się. Ona miała 4x4 albo 5x5 rzędu i potem był taki lot, poginęło kilka gołębi, właśnie co tata, doleciała ona i potem jeszcze coś zrobiła. I to jest właśnie ze syna 3, 2, 3.
ona i razy taka, co moja samiczka na Giewoncie siadła piąta. Na finale, gdzie grupka była, odbiła się piąta albo szósta, to tam 7 przyszło czy 8. To jest właśnie z tej linii. I z tego kojarzenia na Ukraina Master nie powrócił go z finału 505, ale na półfinale bardzo ciężkim był 19. Tam na innych lotach też był w setce. On był 3 razy w setce na wspólnym zawodniku Ukraina Master. To jest bezpośrednia siostra. 2 gołąbki jest. Jeden jest szali. Jeden jest. No, nic nie robi. Jeden jest szali, jeden jest niebieski. A on właśnie pochodzi z Jostony tam z gołębi. Ojciec bodaj jest oryginalny Jostony do niego. A matka 390 to też jest pół siostra do 338 i do 323. No i tutaj jeszcze jedna celka. To jest super mocny też gołąb. On już jest zamówiony. Syn do 338 razy Holenderka. Przepiękny gołąb. On już jest zapłacony. Musi dokarmić młode i pojedzie. Brat od niego był 7 lepszy gołąb roczny w oddziele. Jest u mnie w rozpodzie, bo na skrzydło dostał. Ja uciągam z tego kojarzenia Holenderka 384. Model to był w 18 roku sparowany i one wszystkie 4 do dzisiaj. Jeden zapłacony pojedzie, drugi pojedzie do Polski, do kolegi Eugeniusza. Jeden jest u mnie w rozpodzie, samiczka ciemna, no jeszcze zostanie na razie. Mówię, bo tu dochodzą gołębie nowe, młode co roku, także po prostu starsze muszą, mają swoją cenę, jeżeli ktoś zapłaci, może dostać. Samiczka do niego 17 rok, widzimy, wszystko przyleciało od 17 roku. To jest półsiostra do Orkana, bo po tej samej matce. Ona też by mogła być do nabycia, nie ma sprawy, ona też konkursy robi co roku. 17 rok. W tym roku nie wiem, ile zrobiła, z 8 czy 9. Super samica, jeżeli ktoś zapłaci, może ją mieć, też nie ma problemu. No i tutaj właśnie mamy po nich 2 młodziaki. Ładny samczyk, bodajże będzie taki jaśniejszy, nakrapiany. Piękny. A drugi jest taki ciemniejszy, widzimy. No. I tak pokażę tą jedną celę, jak wygląda kot. Widzimy, wszystko jest pięknie związane. Żadnych tam rozwolnień i takich rzeczy nie ma. Gołąbki są zdrowe. Dobrze, koledzy. Byle gdzie. Nie ma problemu, widzimy. To specjalnie nie sprzątałem, żeby to pokazać. Także tak to wygląda. Widzimy. Wszędzie puch. Teraz się pierzą, muszą te młode dokarmić. Bo mówię, jadę jutro jest poniedziałek, jadę na Giewonta. Wtorek jest finał. Zobaczymy, jeszcze pokażemy tam zdrapy w rozpłodzie. Tutaj widzimy takie dwa młodziaki z tego Poligana, razy samiczka 390, co półsiostra do 338. One dają takie właśnie mazany, atramentowe. I w tym roku dwójka było w gołębniku lutowym, znaczy z gniazda jeden zginął, a dwójka została i to jedna taka późna. I wszystkie zrobili jako młode 4x4. I bezpośrednia siostra od nich była jako roczna, pierwsza była jako roczna, była trzecia samica w okręgu po lotach. A tutaj jeszcze jest drapy białego, pokażemy te dwa. Jeden jest połowy wyższy, a jeden taki czerwony szymel. Z Geringsów, znaczy nie jest czysto biały, jest biały samczyk, ojciec za niej drapa. I to takie dwa wyższe. Tam jeszcze jest jeden biały jest w wolierze, ale te takie ładne wyszły. No i tam samiczka ma jeszcze raz jajka, także jeżeli by ktoś takie chciał, też nie ma problemu. Ojciec oryginalny drapa, matka jest pełna siostra do gołębi, co się dały tam 33 na Giewoncie na finale, 43 na Krakusie na finale. Takie wyszły ładne. No i to jest ojciec do nich, teraz łapałem go. To jest oryginalny gołąb drapa 15 roku z Geringsów. No. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to nie ma problemu. Piękny gołąbek, ułożony. On by też mógł być za nabycie, jeżeli by ktoś chciał, także nie ma problemu. Także pozdrawiam wszystkich, do usłyszenia.